Dzisiaj skończyłem nagrania do swojej najnowszej recenzji. Mówię wam, tym razem było ciężko. Było ciężko z kilku powodów. Po pierwsze, sąsiad cały czas nawalał młotkiem, wiercił, szlifował coś, więc generalnie było masę niepotrzebnych dźwięków i kilkukrotnie musiałem przerywać nagrania i je ponawiać, dlatego że było słychać te wyżej wymienione dźwięki. Mam wrażenie, że kilka się prześlizgnęło, ale już nie miałem serca, bo nie wiem, czy mikrofon akurat wszystko wyłapał, a byłem już trochę zmęczony. Druga rzecz, która sprawiła, że dzisiaj było ciężko, to fakt, że to najdłuższy scenariusz, jaki napisałem, więc miałem od cholery naprawdę więcej rzeczy niż zwykle do nagrania. I trochę się wymęczyłem, trochę już mnie gardło boli. Nagrywam to po nagraniach wszystkich, więc mogę brzmieć już trochę tak, no nieciekawie. W każdym razie jestem mega zadowolony z tego, co zrobiłem. Jak to zmontuję? Montowanie rozpoczynam pewnie po publikacji tego materiału, bo muszę sobie trochę odpocząć. Więc jak już to zmontuję, to wyjdzie z tego naprawdę fajny film. Szczególnie, że udało mi się poprosić o pomoc pewną osobę, więc wstęp fabularny będzie mówiony przez kobietę. Czyli przez osobę, która powinna to mówić. Nawet kiedy teraz to nagrywam, te słowa, które słyszycie, to ciągle słyszę w tle jakieś walenie młotkiem. Nie wiem, czy to przejdzie. Mam nadzieję, że nie, ale jak przejdzie, to już naprawdę nie mam siły, żeby ponawiać to. Szczególnie, że nagrywam na spontanie i no nie bez przygotowania, ale jednak nagrywam to na jeden raz. Zatem ja sobie chwilę odpocznę, wy cieszcie się dzisiejszym tekstem, oczekujcie niedzielnej wrzutki o 12:00. Jeszcze wam o tym przypomnę. Widzicie, już ciężko mi idzie gadanie. Zatem, tak jak już mówiłem, to tyle ode mnie w ten ciężki piątek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.